Ponad 620 młodych płocczan będzie mogło spędzić bezpłatnie tegoroczne wakacje w Płocku na wesoło. Ponad 100 tysięcy złotych na organizację czasu wolnego dla najmłodszych przekazała Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka. Letni wypoczynek zorganizuje dzieciom 7 organizacji pozarządowych, których projekty zostaną dofinansowane przez fundację w ramach konkursu Wakacje 2019 w Płocku na wesoło. Pomysłów na zorganizowanie czasu najmłodszym nie brakowało. Każdy znajdzie coś dla siebie. Niebo nad Małochowianką to propozycja warsztatów astronomicznych i meteorologicznych w Obserwatorium Astronomicznym Małochowianki. Dzięki funduszowi grantowemu będzie można zrealizować zakup klatki meteorologicznej, żeby stworzyć taką z prawdziwego zdarzenia ogródek meteorologiczny wyposażony. Dzieci będą pomiary dokonywały, będą później interpretowały dane i ustalały prognozę synoptyczną na najbliższy dzień. Płocka Akademia Rękodzieła zaplanowała twórcze indiańskie wakacje. To 20 warsztatów rękodzielniczych. Będziemy przez tak naprawdę 10 dni krążyć wokół sztuki i kultury Indian, ale jednocześnie działać w kręgu rękodzieła tutaj lokalnego. Także spleciemy dwa tematy, i Indian, i sztukę rękodzielniczą województwa mazowieckiego. O sportowe emocje podczas wakacji zadbał Master Kids Płock. Projekt dotyczy piłkarskich półkolonii. Będziemy grali w piłkę, uczyli dzieci o zdrowej żywności. Chcielibyśmy wyciągnąć dzieci przed komputerów oczywiście, żeby aktywnie spędzili te wakacje razem z nami. Jest to jeden turnus i 30 osób ma możliwość wzięcia w naszych półkoloniach. To nie wszystkie zajęcia. Stowarzyszenie Człowiek Kultura zaprasza na nowe lato w Płocku, a dokładnie do nowego kina Przedwiośnie. Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek w Płocku zorganizuje wakacyjny bukiet przygód. Płocki Okręgowy Związek Żeglarski przygotuje warsztaty Samuraje pod żaglami. Natomiast Stowarzyszenie Kulturka, Pływaj i Tańcz zaprasza na zajęcia taneczne oraz rekreacyjno-sportowe. Duże zainteresowanie tegorocznym konkursem i ciekawa oferta przedstawionych projektów sprawiły, że władze funduszu po raz kolejny zdecydowały o zwiększeniu budżetu konkursu powyżej 100 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że ten czas wakacyjny będzie tak przepełniony różnymi atrakcjami, że praktycznie nie będą wiedziały te dzieci, kiedy te wakacje miną. Aczkolwiek mam nadzieję, że te wakacje będą nie tylko zabawą, ale będą również uczyć. I to też jest takie przesłanie, które też nami kierowało przy wyborze tych projektów, które realizujemy wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Jednym z partnerów finansowych Funduszu Grantowego dla Płocka jest Basel Orlen Poliolefins. Konkurs grantowy organizowany co roku, w wakacje, i cieszy się on coraz większą popularnością, coraz ciekawsze pomysły grantobiorców są zgłaszane i wiemy, że po prostu to są najlepiej zainwestowane pieniądze właśnie w Płocku. To fantastyczny pomysł na spędzenie wolnego czasu i wsparcie tych organizacji, tych stowarzyszeń, tych ludzi, tak na dobrą sprawę, którzy chcą coś fajnego zrobić dla dzieciaków w okresie wakacji. Fundusz Grantowy daje taką możliwość dzięki fundatorom. Z tegorocznych wakacyjnych zajęć będzie mogło bezpłatnie skorzystać ponad 600 dzieciaków w różnym wieku. Zawsze w tych naszych konkursach staramy się dofinansować pełen przekrój działań, zarówno dla chłopców, dziewczynek, dzieci młodszych, starszych. Takie zajęcia, które będą właśnie formami półkolonii, gdzie rodzic może dostarczyć dziecko rano, odebrać po południu, może spokojnie pójść do pracy, a także staramy się nasz krajobraz płocki wzbogacić o takie incydentalne działania, które też mają swój koloryt i są istotne dla wielu mieszkańców. Nabór dzieci do udziału w poszczególnych projektach rozpocznie się w najbliższych dniach. Szczegółowe informacje na stronie fundusz-grantowy.pl.